Jemy quesadilla. Polafri trochę zboczyło z trasy. Polafri dojechało na miejsce. Super, że! Za oknem lekki mróz. Pierwsze kroki na nartach. Jak tam mycho! Ostatni raz na nartach to chyba 12 lat temu byłem. Dziewczyny, co się dzieje? Już jesteśmy na pierwszej przerwie. Jemy quesadillę. Ale nikt nie wie, gdzie jedziemy. A, no właśnie, tak, zapomniałam. Jedziemy do hotelu na narty i do klątku zdrowy. No tak się to nazywa. No. Gdzie jesteśmy, Maria? Góry już widać? Wiem, kwaśne żelki. Powoli widać góry, nie? Ile zostało do Maria, do celu? Godzina. Trochę więcej chyba. Dobra. Nara, idziesz się. No, Polafri trochę zboczyło z trasy i zaraz pojedziemy sobie na obiad za granicę. A co tam? Ewa, do jakiego kraju zaraz jedziemy? Dokąd? Jak się nazywa ten kraj, gdzie idziemy? Odejdźcie! Już, na bok. No jedzie tu. Szybko! Co jest w górach? Śnieg! Tam dali śnieg. W godzinach Polafri dojechały na miejsce. No bo byliśmy w Czechach, nie? Jak się podoba? Super. Maria już tu aranżuje. Genialnie, nawet mamy tęczowe łóżko. No jest pięknie, powiem wam, jest pięknie. Cześć! Jest stok. Dotarliśmy. Daleko mamy z hotelu na stok? O nie! Bardzo blisko. Idziemy się tutaj rozeznać. Marynia? Wszystkie tak samo. A powiedz, co jesz na kolację? Wszystkie tak samo. Nie, że tu zrobisz inne. Jak już tak zaczęłaś, to wszystkie tak. Myszko, ha? Co masz na kolację? Pizza. A skąd ta pizza? Pizza. Co? Pizza. Ale skąd? Pizza. No powiedz. Pizza. Zagraniczna. Pizza. Moi drodzy, wyjazdu dzień drugi. Za oknem lekki mróz. Piękne widoki. Dzieciaki już wstały. Patrzcie, tu alejście. No, pierwsze kroki na nartach są. Zaraz Marysia będzie zjeżdżać, a za godzinkę lekcja. Powiedz nam, jak pierwsze zjazdy? Trochę nie chciałyście, nie? Jak się Ewuni podoba? Mama. Ukochana. Ale trochę fajnie jest, tak? Mama. No, jeszcze... Jak tam mycho? Marysia! Pierwsza samodzielna jazda po lekcji. Zobaczymy, co się dziewczyny nauczyły. No ja jestem tu. Przecież będzie. Poczekaj, czekaj do końca. Cia. No, ciekawe, czy się nauczyła. Nie ma już, tata, trzymaj. Skręć, Ewa. No, i nastała chwila, zobaczcie, że tata też się wyposażył. I jedziemy. One by one, bo nie chcę z dwoma takimi maluchami na wyciąg wchodzić. Na zmianę będę. Proszę państwa, cała rodzina Polafri na wyciągu. Mamy nadzieję, że bezpiecznie uda się z niego zejść. Nie, Ewcia? No, bo... Nie będę cię brał pod pachę, Ewa, wiesz? Myślę, że Marysia jest cały czas niezadowolona, a Marysia ma jak w kalejdoskopie zmiany.
Poczekajcie, wam rozdzielę. Ewunia, co to jest? To jest jajeczniczka z chlebem. Dobrze. Maria, ja dam Marysi na talerz, dobra? Teraz zrobić, popatrz tu. Otrzepać narciarzki. A gdzie jesteśmy? Wysoko. Maria? Na... nie wiem. Chciałem zameldować, że na początek drugiego dnia cała trójka nasza potrafi zjechać z samej góry na sam dół bez przewrotki. Maria, nie przewróciłyście się teraz? Ja nie. Super! Ja też nie. No. Ostatnie w ogóle szanse, żeby być na stoku. Sami widzicie, jaka pogoda. Wiosna. No i co, nie boicie się? Nie. Jesteśmy na samej górze. No i dziewczyny mówią, że już nie chcą mojej pomocy. Zresztą ja umiem tak jeździć na nartach, że raczej szkodzę niż pomagam. Ja nie będę z telefonem zjeżdżał, bo to nie jest mądry pomysł. Już próbowałem, nie wyszło. Także Ewa, skręcaj, o, i się zatrzymujesz. No możecie jechać. Tak jest. I co, zostajemy do kiedy tutaj? Do samego wieczora? W ogóle nie opuszczamy stoku, nie? No mów, co chcesz. A, no, to hej, więc... Jesteśmy na kolejce, bo tak się łatwiej jedzie na sam. Wyobrażasz sobie wejść na górę w samych butach narciarskich tu? O nie, nie. No to... i właśnie zjeżdżanie na nartach jest dosyć fajne. Patrz, pokaż buty moje. Tak, trzeba tak się hamuje, taką pizzę trochę robisz. Tak jak idziesz trochę na górę. A to cię tata nauczył? A tak to możesz szybko lub wolno. Kto cię tego nauczył? Pan trener, bo miałam zajęcie z panem trenerem od nartów. To jest git, nie? Polecam, polecam takie coś. A ty, Ewcia, coś jeszcze powiesz, zanim musimy wysiadać? Jak sobie radzisz, Ewunia? Dobrze. W ogóle jest tak ciepło, że jak ktoś mało upada, to nie musi mieć rękawic. Bo rękawice się przydają tylko, jak się ten ciągle na ten śnieg zimny dotyka. A jest 10 stopni teraz w powietrzu. Na polapi! Powiedzcie ma! No nie jest dalej! Ewcia, patrzcie! Drugi dzień! I dają dziewczyny radę! Także kolejna godzina na stoku, nie? Dzieciaki? Ewa? Tutaj jemy, wszystko tu robimy. I do wieczora. Nawet szusiamy. To nie tajemnica. I jedzie nasza kropeczka kochana. Taka malutka na tym stoku. Chyba najmniejsza ze wszystkich teraz. Nie denerwuj. Straszna? Polafri nadal na nartach, nie? Selfiaczne Polafri. No niestety, jak zwykle, wszystko co dobre szybko się kończy. I było super, nie? Krótko, tata nie może się ruszać. Bo to dość intensywne. Policzyłem sobie, że na ostatni raz na nartach to chyba 12 lat temu byłem. No. A po drugie, w ogóle wiecie, dlaczego ja lubię tak ten region Polski? To nie wygląda jak zima, bo... tylko lato. Mam same rajstopy i podkoszulkę, krótki rękaw i bluzę. Tak, lubię ten rejon tutaj, bo zdecydowanie wolę góry niż morze. I tu mamy Bydgoszczy najbliżej. Niecałe 5 godzin jesteśmy naprawdę w prawdziwych górach. Przed chwilą taką serpentyną jechaliśmy, nie? Wysoko, między świerkami. Tak, wielką no. Serpentyną. I wysiedliśmy, żeby sprawdzić, czy się nikomu wymiotować nie chce. No, bo to nie była normalna droga. Dobra, ale pa. Już... A jak było w górach? Bardzo super, w końcu prawie wróciliśmy. I jesteśmy przy Burger Kingu, bo jesteśmy bardzo głodni na obiad. No. Maria? Powiedz mi, czy warto się poświęcić i jechać 5 godzin, żeby być na nartach w górach? Jechaliśmy 7. Nieprawda, wtedy. Do Zakopanego. Tutaj, no, 5 godzin. Popo.